Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tym razem ponownie jesteśmy w miejscowości Koszalin. W Koszalinie już byliśmy, to jest oddział 0193. Tutaj byliśmy z wizytą wcześniej u kolegi Jurka Szczęśniaka, a dzisiaj gościmy u kolegi Mirosława Wepryka. Kolega Mirosław Wepryk, podobnie jak kolega Jurek, jest też utytułowanym hodowcą z tego oddziału. Był wielokrotnie mistrzem tego oddziału na lotach i gołębi starych i młodych. I więcej, że tak powiem, o swoich sukcesach powie nam sam kolega Mirek, którego tutaj mamy na pierwszym planie. Proszę bardzo. Znaczy, jak tu Krzysiek wspomniał, znaczy czy mistrzem, no jest wielu mistrzów u nas w oddziale, ale no akurat w tym roku mi się udało, że w tym roku zostałem mistrzem z 50. No i może taki lepszy sukces mój to jest mistrz regionu 2 w kategorii A. To takie wyniki jak u wielu hodowców. Myślę, że dopiero wyniki może przyjdą w tym roku lepsze, może nie, no to pokaże nam sezon. Jak to widać, pogoda się zapowiada coraz lepsza, zaczniemy gołąbki trenować. I właśnie wracając do pogody, też pokażemy to jeszcze, jak wyglądają tutaj piękne, akurat troszeczkę oddalimy się, żeby pokazać gołębniki, jakie kolega tutaj lotuje. To mamy, o, to jest gołębnik lotowy z tyłu, tak? Tak, to jest gołębnik lotowy. Tak, tu patrzymy właśnie tutaj obok na posesji u kolegi Wepryka. Są tutaj, jak się nazywa, gołębniki. Tu jest rozpłodowy, tak? To jest gołębnik młodych. Na młodych, przepraszam, tak, pokazujemy. A tutaj dalej, tutaj jest... To jest gołębnik rozpłodowy. O, tutaj mamy gołębnik rozpłodowy. Tam oczywiście do gołębników za chwilkę wejdziemy i pokażemy kolegom, jak tam w środku wygląda. Kolega Mirek nam pokaże. A widzimy właśnie, jak wygląda posesja kolegi Mirka, z której on tutaj lotuje i te sukcesy odnosi. Jeszcze raz przypomnę, że to oddział 0193 Koszalin i to jest oddział, który liczy ilu hodowców? Znaczy, liczył w 2011 roku 160 ponad hodowców, w tym roku 2012 dokładnie nie wiemy, ilu nas będzie, bo po prostu sekcja odeszła jedna, także liczymy, że około 120-130 członków. Dobrze, a teraz może przejdziemy do gołębnika i kolega nam pokaże swoje i zarówno asy rozpłodowe, jak i asy w lotach, tak? Dobra, dziękuję i zaraz idziemy. Znajdujemy się teraz we wnętrzu gołębnika rozpłodowego kolegi Mirka. Tutaj widzimy właśnie już, o, już ma młode nawet, o, pięknie, znaczy, jak się nazywa. Powiem, że to jest drugi lęk młodych gołębi. To już drugi lęk, a właśnie. To jest drugi lęk. I coś więcej o tych gołębiach nam właśnie kolega teraz opowie. Znaczy gołąbki, no, posiadam, no, jakby z wielu gołębników, no, takim chyba najbardziej prestiżem to jest chyba gołębnik Andrasa Drapy, mam bardziej więcej tych gołębi, ale są mi gołębie od Putmana, są gołębie też i tak jak już po prostu jest zakup gołębie od Kopmana, to jest po prostu gołąb, zimbredowany gołąb na to jest chyba imbred na to jest po siostrze Tipsa i z drugiej strony jest. A pokażmy tego gołębia może, wnukiem Tipsa. Kolegom pokażemy, jak wygląda. Po prostu to jest gołąb dopiero, którego... Samczyk, tak? Tak, którego tak. Dopiero sprowadziłem. Na stronie internetowej tego gołębia może będzie można zobaczyć. Tak. To jest pełny kopman, tak. Mówię. To jest... I z czym go planujesz sparować? Znaczy, no będzie z moimi samiczkami, które tam takie mam lepsze w rozpłodzie. Na pewno skrzydełko tego gołębia. Na pewno będzie z dwiema, trzema samicami. I zobaczymy co to, no to dopiero okaże się za parę lat, ale myślę, że... Tu w rozpłodzie widzimy, jeszcze kolega ma właśnie takie boksy dość obszerne, co tylko po 9 cel widzę, tak? Tutaj mam, sam po prostu jeszcze się pochwalę, to jest samczyk, to jest od Andrasa Drapy, syn Flicera. Flicer to, przypomnijmy, to jest gołąb, który został sprzedany za 500 000 euro na Tajwan, tak? Tak, to jest złoty, Flicer to jest złotym olimpijczykiem. No tutaj wielu hodowców sądzi, że raczej gołębie drapy nie latają, że po Flicerze też nie lata, bo wiele takich telefonów mam. No u mnie akurat po tym gołębiu jestem najbardziej z niego zadowolony. Także widzimy syna Flicera, że tak krapiany gołąb. Się sprawdzają, bo w tej chwili jest parzony z córką Karla. To też od Andrasa Drapy. Tak, też jest Andrasa. A Karl Drapy też pochodzi od tej samej pary Kenigin, tak? Tak, tak. I to po prostu też to jest w tej chwili moja najlepsza samica rozpłodowa. I
Tu zobaczmy skrzydło. Tak, mam nadzieję, znaczy już, z takiej pary gołębie mam, które się po prostu mi spisują, dlatego, dlatego powtarzam je do parzenia. Ty młode miałeś z tej pary już w tym roku? Tak, znaczy w tym roku są, ale to jeszcze malutkie młode. Ale to do rozpłodu dajesz je, czy do lotu te gołębie znaczy, młode? Nie, one są do lotu, ale teraz już są sparzone. No one akurat po tej parze są zamówione, no i kolega chciał tak, żeby po prostu jedno sparzyć. A tutaj tak, co masz za gołębie na dole? Te? To jest też wnuczka króla i królowej od drapy. Tak, widzimy, o te broni listom swoich. No te są takie, no jest jeszcze, jak pokażę, to może pokażę jeszcze taki gołąbek, bardzo podobny jest, bo to jest gołąb od Putmana, syn Hurigana. Hurigana, tak? To jest Hurrikan Pinot 1 do tak, Henri Vlomans, to jest gołąb znany, bardzo jest bardzo podobny gołębi, do ojca. Niebieski, taki no już, a czym sparowany jest u ciebie? Znaczy w tej chwili jest sparowany z gołębiem samiczką z Van Loon. Van Loonem, to jest sam jego po prostu. To jest ta samiczka, tak? To jest 100% Van Loon, czy to jest? Znaczy nie, tu jest gołąb, jej ojciec to jest wnuk Chantille, a matką jest oryginal Van Loon, który przywieziłem kiedyś od Van Loona. O, tu widzimy ją właśnie, o, tu sobie siedzi, to jest jej partner. Tutaj tak, widzimy kolega Mirek. Tutaj mam też z niego taką nadzieję, bo już też się gołębie, o, tu pokażmy. Chociaż to jest młody gołąb, ale już się też pokazują, no, nawet widzimy, powiem, że... Tak, drugie skrzydełko jeszcze, jeżeli można. Ostatnio pokazywaliśmy film odnośnie skrzydło, wolne skrzydło, to teraz jak powiem, można sobie porównać, zobaczyć, jak te gołębie wyglądają. Mam po prostu z niego. Kolega też tak na skrzydło zwraca uwagę przy ocenie gołębi? Znaczy nie, dla mnie jest ważny tylko i wyłącznie kosz. Jeżeli gołąb będzie z wolnym skrzydłem leciał bardzo szybko, to jest u mnie tolerowany i ja po prostu tylko takie gołębie toleruję, które lecą praktycznie. Czyli po prostu empirycznie kolega sprawdza. No to dla mnie nie ma znaczenia, jak on wygląda. Tu mamy piękny niebieski gołąb. Jest po prostu ten. Jeszcze mogę się też jeszcze. Jest taki mocny imbret na sprinta. To jest po pełnym bracie sprinta i po córce sprinta. Też bardzo dobrze się umie sprawuje. Mamy te zdjęcia tego gołębi na stronie internetowej tak, u ciebie? Tak, tego gołębia mamy. To sobie można zobaczyć w dziale nasze gołębie, hodowle gołębi na naszej stronie, można roku, zobaczyć. W tym roku jego córka 12. Patrzmy skrzydełko tak bliżej, o tak syn, do kamery. O. Syn 11. Widzimy jaki piękny gołąbek, niebieski. Jest I z czym sparowany jest teraz? Też z gołębi drapy, też wnuczką króla i królowej. I z tego będziesz lotował, z tych potomstwa? Tak, czy... tak, z tych są, to są gołębi. Do lotów to są, tak, rozumiem. Po flicerze i po tej Karla to było, że tak powiem... na zamówienie zrobione, znaczy te, potomstwo. W tej już, chociaż mam młode po nich, tak samo, ale te już nie są dla mnie. Ja już po prostu, ja już mam młode wychowane zimą. A oprócz drapy, to jakie gołębie ci się jeszcze w hodowli sprawdziły i w lotach? Znaczy, no tak jak mówiłem, no mi się też w miarę dobrze sprawdzają. No muszę tu pochwalić pana Mariana Bochynka, przepraszam. Marcina Bochynka. Bo też mam od niego dwa dobre gołąbki, które się u mnie sprawdzają. To jest córka 1620, takiego jego bardzo tak, na stronie internetowej mamy tego gołębia. Tak, i syn takiego 517 gołąbka, takiego DV-a. Gdzieś tam pan Marcin go, nie pamiętam, ale to jest DV po 517 też. On tam jest w drugim gołębniku. Można by było go także tak, pokażemy za chwilę go kolegom. To teraz przyjdziemy do kolejnego gołębika, tak? Znaczy to są dwa takie podobne bliźniacze gołębniki rozpoznane. Teraz jesteśmy w drugiej części gołębika rozpodowego i Mirka. Też widzimy młode, są już jak się zarazłem odchowane. Tu jest tyczy, jest też jeden zakup. Też Kopman, wnuk Ernest Hoppe, tak? Czy co ja to źle może powtarzam? Ermeven Hoppe, wnuczek tak. Ermeven, oryginalny wrupek Ermeven Hoppe ze strony ojca, tak. Czysty Kopman, tak? Tak, to jest czysty Kopman w tej chwili, też wprowadzony do hodowli. Myślę, ale ty nie lotowałeś jeszcze potomstwem. Nie, to z gołąb dopiero wprowadzony. Tak, także skrzydło jego to jest w rozpłodzie, bo jesteśmy w gruncie rozpodowym kolejnym, także pokazujemy także wszystko, tutaj, jak wygląda. Dopiero to jest taka moja nadzieja, że może coś tutaj z tego wychowa. Przejdę może, przepraszam, o, pokażemy kolegom, o, tam widział, tam gołąbki na wolierkę sobie wychodzą. Widzimy, jest piękna pogoda, one teraz już się widziała, taka aktywność gołębników zrobiła. Tutaj też jeszcze to jest gołąb wprowadzony. Znaczy tutaj nie od może od Waldemara Piszczały, ale po, to jest półsiostra tej jego olimpijki w kategorii D.
dostał. Znaczy, dostał przepraszam, z, nie Olimpijki, a z, to jest dom od Mariusza, ja wiem, od Mariusza Kasprzaka. Tak, tak, on, tak. On po prostu matkę tej Olimpijki posiada. Ja od niego wziąłem tą po prostu samiczkę. Kolega Mariusz Kasprzak w Witkowie lotuje. Mamy na stronie internetowej też jego gołębie, także jak się nazywa. I on się specjalizuje głównie w gołębiach Andrasa Drapy. Że tu widzimy. Tu jak, jakie jeszcze gołębie kolega posiada tutaj w głębniku? No tak mówię, gołębie, no mam, głównie drapy. Znaczy głównie drapy. Posiadam też również swoje. Jest gołąbek na przykład, który zdobył przez 4 lata u mnie 40 konkursów. To jest gołąb. Kaszmy go. Gołąb Engels Grondelars, nie? Który A Engels pochodził od kogo? Pochodzi Engelsy od Tadeusza Nowaka? Tadeusza Nowaka. Tak. Prudnika. Tak, i tak. Wydawcy gazety Złoty Gołąb, tam on miał takiego syna 231 razy 584, tak, samiczka, tak. Bardzo dobry gołąb tutaj. I ten gołąbek. I to z tych gołębi był. Tak, to jest. Engelsy się bardzo dobrze sprawdzają. U kolegi Nowaka można je nabyć na pewno. Jest, widzimy po prostu go. Przeszedł do rozchodu z tego względu, że on przyleciał u mnie 11 razy w pierwszej dziesiątce oddziału i z tego względu, sprawdził, że jest dobrym, szybkim gołębiem, a jego brat był jeszcze lepszym gołębiem, który mi... A skrzydłego go możemy jeszcze raz pokazać kolegom? Tak, zobaczmy. Pokażmy, jak wygląda gołąb w całej krasie, w całej okazałości. Dobrze. To czyli tutaj masz, tak widzę, po 9 boksów i obsadzone są te gołębie parami, tak, te boksy 9. Parami, a i tu 3, to czyli razem 12, po 12 boksów w jednej, po 12 cel w jednej boksie, tak? Ale tu jest to jeszcze też taki jest unikalny może gołąbek, bo to jest syn Donkery 18 od Alberta Marcelisa. To jest pełny syn Donkery 18, który też już tych gołębi praktycznie nie ma. Bo to nie wiem, czy jeszcze ten Janseny Albert Marcelis miał chyba, z tego co wiem, nie? Tak, tak. To były czyste Janseny. Tu jest też. U kolegi Pruskiego z tymi gołębiami się zetknęliśmy wcześniej chyba. O nim ciężko cokolwiek powiedzieć, bo to gołąb dopiero taki jakby napytek i nie wiem, co z niego można jeszcze wychować. Czyli go do rozpodu wprowadziłeś, tak, dopiero tak, teraz tak, i tak. Patrzysz, co będzie. Dobra, to przejdziemy może teraz do gołębników lotowych u ciebie, tak? Teraz jesteśmy we wnętrzu gołębnika lotowego u kolegi Mirka. Cele widzimy też, ma takie w systemie, że 4x3, czyli 12 cel tutaj w jednym gołębniku. Kolega tutaj nam pokaże teraz swoje gołębie lotowe. O, tu widzimy. Coś więcej o nich nam powie już sam kolega Mirek. No to są gołębie lotowe. W gołębniku lotowym przeważnie posiadam gołębie nie dłużej jak 3 lata, bo jestem taki zwolennikiem, że go najlepiej lata jako 2-3-letni i po prostu dłużej nie trzymam gołębi w lotnikach. No i takie no może takie gołębie, które z 2-letniego na 3-letnie przeszły, to bym może, nie wiem, no pokazał taki swój, chyba taką swoją nadzieję na ten rok. To jest gołąb. Ten gołąb to jest w tej chwili najlepszy gołąb kategorii A w okręgu Koszalin. Pokażmy go, takie skrzydło ma. Skrzydło. W całej krasie swojej pokazać pochodzi, go. Pochodzi również, to jest wnuczek króla i królowej. Czyli gołębi Andrasa Drapy. Tak, ale jest i krzyżówka gołębi Engels. I dlatego tak, też mi się wydaje... Nowaka z Prudnika. Tak jest. Gołąb bardzo szybki. Tak. Bynajmniej dla mnie, bo przyleciał, no mówię, w tym roku jest chyba 5 razy w pierwszej dziesiątce oddziału. Znaczy w zeszłym roku? W zeszłym, w 2011 roku. Tak. I tutaj jest, myślę, że... Pokażmy go, wtedy on ma z Engelsa, ma z tego 201, widzę, że jest pstry z prawej strony. Tak. No takie ma przysłowie strzała, ale to nie z tego względu, że dobrze lata, ale jak się pokazuje na niebie i pokazuje te dwie białe lotki, tak, to może tego tak, po prostu to widzimy od razu go właśnie, mówię, że tak. No, strzała jest w domu, nie? Tak, tu widzimy go. To jest najlepszy lotnik twój, tak? Na 2011 to jest mój, znaczy może nie najwięcej konkursów, bo ja go trochę oszczędzałem, nie wysłałem go nigdy na maraton. Bo jest naprawdę dobrym, szybkim gołębiem na loty 300-500 km. A mówię, no lot maraton może się okazać ciężejszy, no nie chciałbym takiego gołębia stracić. Rozumiem. A iloma gołębiami w ogóle lotujesz tutaj? Znaczy do lotów mam 64 gołębie. A w całym gołębniku nie posiadasz gołębi? Razem z rozpłodem, ze wszystkim? No gdzieś koło 100. W rozpłodzie 40 i jest 40 do 100. Bo wcześniej lotowałeś, teraz lotujesz sam, a wcześniej lotowałeś chyba z kolegą Chlińskim, tak? Tak, tak. Mieliście razem z Sypkiem Chlińskim. A przypomnijmy, że kolega Chliński to był organizatorem, znany jest z tego, był organizatorem aukcji gołębi Andrasa Drapy. Stąd mieliście ten taki materiał rozpłodowy, że tak powiem, z pierwszej ręki, bezpośrednio, to były aukcje w Miliczu organizowane, w Koszalinie tutaj. Kilkakrotnie u Drapy, powiem tak, że no wiele tam gołębi od nich żeśmy przywieźli, ale tak jak mówię, sprawdziło mi się kilka tylko gołębi i na tych gołębiach bazuję. Ale no to jest tak jak w każdej hodowli, to nie jest tak, że się kupi
dwa gołębie od kogoś i od razu się ma jakąś strzał, nie? No trzeba wiele gołębi przepłynąć, żeby coś osiągnąć. Nie? Jakie tu jeszcze masz gołębie takie, co chciałem pokazać? Jeszcze bym chciał pokazać, no tam jak widzieliśmy syna Flicera, ja mam tu jego kilka synów. No tu jest drugi to taki... wnuk Flicera, że tak powiem. Znaczy to jest tak, to jest wnuk Flicera, to jest drugi mój gołąb. Ten gołąb przyleciał mi w tym roku z 7 lotów, ma 40 koeficjenta. W kategorii A ma chyba 20 coś tam, dokładnie nie będę tak, nie pamiętam, ale 20 coś, on jest w drużynie mojej kategorii A. Też jest bardzo dobry i szybkim gołębiem, ale też go nie wysyłam na maratony. Z tego względu, no, że po prostu no, z takich dobrych, szybkich gołębi no, nie ryzykuję maratonu. Nie? Też jest bardzo fajny. Po prostu ptaszek. Specjalizuję po szczególnych kategoriach i wtedy po prostu... Znaczy nie, lubię maratony, też latam. Ale innymi gołębiami. Tak, tylko że po prostu jeżeli widzę gołębia, że naprawdę potrafi robić dobre loty z 300-500 km, to po prostu no, nie chcę go ryzykować, bo wiem, że to można bardzo szybko stracić, a wyhodować później takiego gołąbka to trzeba lata. Nie? I to jest też mój super gołąbek, który... Znaczy no jeszcze jeden rok lata, na drugi rok może... Jeszcze może pokażę jeszcze jednego gołąbka, to jest... Wnuk Karla, też od drapy, ten gołąbek mi przyleciał w tym roku dwa razy drugi na oddział. W zeszłym, 2011. Dwa razy drugi na oddział i raz pierwszy na oddział. To jest trzy takie i wszystko tak po około 4-5 tysięcy. Zobaczmy skrzydło tego gołębia jeszcze raz. Także jest to. Bardzo, no ma z czterech lotów do kategorii A, ma poniżej 3 koeficjenta. Także no, mam nadzieję, że w tym roku będzie coś lepiej. I dlatego też go tak chcę oszczędzić trochę. Z drugiej strony gołębika masz kolejny gołębik jak lotowy, tak? Tam są samiczki. Samiczki, to są samce, tak mam teraz? To są samce, bo ja po prostu preferuję lęgi zimowe i te gołębie, te samczyki już w styczniu odchowały młode i w tej chwili po prostu czekają. Jeszcze będą raz zaparowane tylko i po prostu czekają młode. Więcej gołębi kolegi Mirka można zobaczyć na stronie internetowej u nas w dziale gołębie w hodowli, tam proszę wejść, nazwisko zobaczyć, można sobie zapoznać. A teraz przejdziemy może do drugiej części gołębika. Znaczy tam będą samiczki właśnie. Będą na wejlerze, także nie wiem. Aha, to zobaczymy. Czy coś jest tam, zobaczymy. Spróbujemy. Jeszcze moja nadzieja. Który? Ten tutaj? Ten gołąbek. Nakrafiany, taki widzimy ładny gołąbek. Co to jest? Też drapowy gołąbik? Też, to jest gołąb Jansen drapa, ale to jest tam jak pokazywałem. Jansen tego od Alberta Marcelisa? Nie. Nie, Jansen pochodzi od Rothofta. Andrzeja Rothofta, cesarza Unii Antwerpskiej. Tak, to jest linia 019. Wybitnego hodowcy. Ale jest też drapa, on jest bardzo podobny do Karla. I no już... No już był raz, wygrał, pierwszy był w oddziale. No, to jest gołąb teraz dwuletni, także myślę, że też będzie z niego pociecha, ale to człowiek tylko można sobie myśleć, nie? Zobaczymy co to pokaże. No ale tak trzeba eksperymentować. Może się okaże, że dwa loty i się marzenia, jak to mówią, skończą. Ale też mogą się ziścić. Dobrze, przejdziemy może do części do samiczek. Kolega nam pokaże, teraz tu przechodzimy. Z zewnątrz gołębniki widzieliśmy, tutaj przechodzimy przez... Prawdopodobnie uciekną na wejlerze, ale nie, tu jest kilka, proszę, tak widzialne regały tutaj. Parę jest samiczek. Tak. Teraz mamy ładną pogodę, są takie aktywne, się widzę, tak. Słońce je pobudziło. To akurat, może co bym chciał bardziej pokazać, to... Ucieka na wolierę. Uciekła, ale tu jest samiczka na przykład... Też nakrapiana. To jest drapowy gołębi? Nie, ta nie jest drapowy gołębi. Ta samiczka, ona mi w kategorii B wylatała w tym roku 19 koeficjenta. I ta samiczka pochodzi, matka jej pochodzi od Bogdana Michalaka. To jest hodowca córka jedynki jego takiej dobrej. Tak, samiczki. Znamy tego gołębia. U kolegi Michalaka też na stronie tego gołębia możemy zobaczyć. A samczyk jest gołębi Otto Stede. Gerd Etterstede, tego gołębia jak się nazywa, mieliśmy u siebie na sprzedaży. Jej ojciec wygrał lot na 17 tysięcy gołębi w Niemczech. No to widzimy go. Ten Etterstede, tak? Tak, to mieliśmy. Te gołębie są znane w Polsce. Mieliśmy kilka razy na aukcjach je. To są takie... No, tu widzimy. I to jest gołębik na samiczkę, tak? Tak, to jest gołębik. No, tu widzimy, jak ona siedzi, ona sobie... Ona się tutaj sobie... No dobrze, kolegę Mirka odwiedzimy, jak będą, że tak powiem, loty. Zobaczymy, jak siadają u te gołębie, zobaczymy, czy nadzieje, które, że tak powiem, wiązał z gołębiami, które nam przedstawił, się spełniają. Także dziękujemy na razie i przejdziemy sobie jeszcze do jednej woliery, gdzie chcemy Państwu zaprezentować gołębie, które pojawiły się u nas w Polsce dosłownie 2-3 dni temu.
a powstały, że tak powiem, ich pomysł tutaj sprowadzenia powstał całkiem przypadkowo i za chwilę Państwu je zaprezentujemy. Tak jak powiedzieliśmy, jesteśmy teraz przed wolierą, w której znajdują się gołębie, które przywiózł kolega Sylwester Chyliński z Niemiec, z hodowli po tragicznie zmarłym hodowcy z oddziału spod Hanoweru. Więcej może o tych gołębiach powie sam kolega Chyliński. Tutaj, co to są za gołębie i jakie tutaj mamy? Proszę bardzo. Tak, przywiozłem gołębie rozpłodowe po tragicznie zmarłym hodowcy z oddziału Warendorf, pan Horst Nebelung. Niestety już nie żyje, przejąłem jego gołębie i w tej chwili z kolegą Mirkiem spróbujemy. One są tutaj właśnie w wolierach, te gołębie. One będą na sprzedaż wystawione u nas na stronie, w dniu dzisiejszym, jutrzejszym. Także będzie można zobaczyć, jest to około 70 gołębi, są wartościowe gołębie, bo powiedzmy o sukcesach, które kolega tragicznie zmarły z Niemiec odnosił. No, Horst Nebelung był mistrzem okręgu, który składał się z 7 oddziałów na gołębie młode, a na gołębie stare w tamtym roku miał 9 miejsce. No już wiedział, że to nie tak. A jakich ras to są gołębie głównie? Głównie, no ja za mało znam te gołębie, bo tak mówię, przywieźliśmy to wczoraj, ale jest sporo gołębi. To są gołębie prangę. Tak, prangę. Większość to, co widać po rodowodach, to gołębie prangę. Wintera prangę, tak? Także to... To są gołębie przeważnie ze spodu, jest wiele gołębi różnych hodowców. Jest gołębie, tutaj jak ten Sylwek, ten jest ten pan, który... Brulhorst. Są gołębie... Na pewno jest czego wybrać, bo jest naprawdę... Tutaj widzimy, to są oddzielnie w wolierze samce, samiczki. Tutaj te gołębi, tutaj strzegą te psy, bo to się może zdarzyć różne, jak się nazywasz, rzeczy, ale tutaj przy gołębnikach w wolierze są zaraz psy, tutaj dwa kaukaskie owczarki, bardzo drogie, że tak powiem, i bardzo, bardzo groźne. Dzień śpi, ale w nocy nie śpi. Tak, tutaj, o, no nic. Także tutaj zachęcamy kolegów do wejścia też na aukcję, do zobaczenia działu gołębie na sprzedaż i tam te gołębie będziemy mogli zobaczyć. Dziękujemy bardzo i kolegę Mirka Wepryka odwiedzimy jeszcze, jak będzie lutowo, i zobaczymy, co mu się udało z tych gołębi, które nam wcześniej prezentował, że tak powiem, osiągnąć sukcesy.